Moi drodzy, zbliża się nowy rok. Chciałem Wam życzyć w tym roku, nie lubię życzyć i nie lubię pierdolić za przeproszeniem, więc w nowym roku życzę Wam sukcesu i żebyście mnie oglądali i żebym się nie stoczył. Co do jeszcze noworocznych życzeń dla mnie, to życzę sobie, żeby powiedzmy, żeby Was było więcej, już powoli te 100 subskrypcji. Wiadomo, ciężka praca przede mną i muszę troszeczkę bardziej ewidentnie, przynajmniej według mnie, polepszyć jakość w treści. W treści, żeby nie było żeby nie było w każdym razie i oczywiście. Zamierzam też ułatwić sobie trochę pracę, kupując trochę sprzętu i to będzie na pewno spore ułatwienie. No i co jeszcze Wam powiem? No takie plany ogólne. Teraz będzie trochę więcej Gwiezdnych Wojen, weto troszeczkę spadnie. Nie wiem, czy sobie nie narzuciłem troszeczkę za bardzo dużego tempa, wrzucając filmy co drugi dzień. Więc najprawdopodobniej może teraz być tak, że będę wrzucał troszeczkę rzadziej filmy. 2 w tygodniu na pewno będą, może 3. Jeszcze się to ustali. Na razie póki co, póki mogę, będę nagrywał 2 filmy, będę nagrywał co drugi dzień. Czasami nagrywam do przodu, więc jest o tyle łatwiej, że można sobie taką seryjkę nakręcić w jeden dzień i potem to wyrenderować i wrzucić na YouTube'a. Trochę to jest pracochłonne, przed chwilą mi na przykład wyskoczył błąd z jednego filmiku, który już powinien być opublikowany, a niestety nie jest. I tak to właśnie bywa, że czasami sprzęt nie współpracuje, więc koniec tego biadolenia na nowy rok. Szampańskie zabawy, bawcie się dobrze i w następnym roku mam nadzieję, że widzę Was na Masterach Veto, albo też widzę Was w dyskusji pod filmikami, przynajmniej o książkach o Gwiezdnych Wojnach. No i nie myślcie sobie, że ja mam jakieś super parcie na szkło. No jestem, że mam, oczywiście, że mam, każdy ma, ale generalnie robię to dla siebie, robię to dlatego, żeby powiedzmy właśnie mieć lepszą dykcję, wypowiedź i żeby na przykład jak wystrzelę z jakimś innym pomysłem, kanałem, to żeby nie było tak, że ej, nic o tym nie wiemy. Tak to sobie przynajmniej ktoś włączy, będzie miał jakiś content i powie, aha, czyli on tutaj generalnie pierdzieli głupoty i jest beznadziejny, ale to robi dobrze. Może coś takiego się kiedyś przytrafi, może nie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno jest jakaś tam, powiedzmy, taka malutka presja. No, dobra. Dzięki śliczne, do zobaczenia w przyszłym roku w kolejnych materiałach. Miłej zabawy jeszcze raz. No i co ja Wam powiem? Ściągnąć to, bo jeszcze Sylwestra nie ma. No, na razie.